Internet to wspaniała rzecz, służąca do surfowania, czatowania, słuchania muzyki, grania ze znajomymi w gry, uczenia się i wiele, wiele więcej. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Chodzi mi o strony internetowe, oznaczone jako niebezpieczne i będące źródłem parszywych plików zaznaczonych przez różne antywirusy i programy ochrony szkodliwe dla systemu, zwane także jako malwary. Siemano, z tej strony Mściciel, witam Was z dość nietypowym filmem na moim kanale. Otóż pomyślałem, jak jeszcze mógłbym wzbogacić mój kanał jakimś konkretnym kontentem i wpadłem na pomysł, żeby zrobić film o kontencie związanym z informatyką i oprogramowaniem. W tym odcinku będę Wam opowiadał o różnych rodzajach, typach, oznakach, że się ma takie złośliwe oprogramowanie i ochronę przed nimi, jakie możemy napotkać surfując po sieci. Także już bez dłuższego bijadolenia zapraszam Was na film o malwarach. Historia. Na razie opowiedzmy o historii malwarów. Krótkie spojrzenie na historię złośliwego oprogramowania pokazuje, że to złośliwe zagrożenie towarzyszy nam od zarania samego przetwarzania danych. Według Scientific American idea wirusa komputerowego sięga 1949 roku, kiedy to wczesny informatyk John von Neumann albo Neumann napisał artykuł Theory and Organization of Complicated Automata w swojej książce Theory of Self-Reproducing Automata, który postuluje, w jaki sposób program komputerowy mógłby się reprodukować. W latach 50. pracownicy Bell Labs wcielili w życie pomysł von Neumanna, tworząc grę o nazwie Core Wars. W grze programiści uwolnili organizmy programowe, które rywalizowały o kontrolę nad komputerem. Najwcześniejsze udokumentowane wirusy zaczęły pojawiać się na początku lat 70. Historycy często przypisują Creeper Worm eksperymentalnemu, samoreplikującemu się programowi napisanemu przez Boba Thomasa z BBN Technologies jako pierwszego wirusa. Creeper uzyskał dostęp przez ARPANET i skopiował się do systemów zdalnych, gdzie wyświetlał komunikat: jestem Creeper, złap mnie jeśli potrafisz. Potem wraz z rozwojem i adaptacją sieci komputerowych w pierwszej połowie lat 90. dystrybucja złośliwego oprogramowania stała się łatwiejsza, więc jego liczba wzrosła. Potem się pojawiły makrowirusy, które rozprzestrzeniały się znacząco po kontach mailowych na platformie pocztowej pakietu Microsoft Office, dzięki popularności owej poczty. Do połowy lat 90. firmy były coraz bardziej narażone w dużej mierze z powodu makrowirusów, co oznaczało, że rozprzestrzenianie się było zależne od sieci. Dystrybucja została dodatkowo przyspieszona przez wzrost wykorzystania internetu i przyjęcie technologii Web 2.0, które sprzyjały korzystniejszemu środowisku złośliwego oprogramowania. Pod koniec lat 90. wirusy zaczęły atakować użytkowników domowych, a rozprzestrzenianie się poczty e-mail przyspieszyło. Poniżej znajdują się przykłady niektórych wirusów, które zostały wypuszczone w tym czasie, ale zanim je wymienię, chciałbym jeszcze wyjaśnić Wam, czym był DOS, albo też DOS. Otóż DOS był pierwszym znanym systemem operacyjnym stworzonym przez Microsoft. I pewnie wiecie dobrze, że na DOSie były odpalane takie gry jak Doom, Wolfenstein, Heretic, Command & Conquer i wiele, wiele więcej. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wirusy były odpalane na... Większość z nich były odpalane na DOSie. Potem, gdy wyszedł Microsoft Windows, to pierwsze takie wirusy na Windowsie 95 też były obecne w tamtym czasie. W porządku, teraz możemy wymienić wirusy, o których wcześniej mówiłem. Wirus Brain, wirus mózg po polsku, był pierwszym wirusem stealth, czyli takim, który zawierał środki do ukrywania swojego istnienia. Wirus Jerusalem był wirusem
DOS odkrytym w 1987 roku. Robak Morris Worm, wydany w 1988 roku, był pierwszym znanym rozprzestrzenianiem się przez internet. Michelangelo, odkryty w 1991 roku, został zaprojektowany do infekowania systemów opartych na systemie DOS. Wirus CIH, wirus Czarnobyl, był wirusem Microsoft Windows 9X, wydanym w 1998 roku. Wirus Melissa, która była makrowirusem odkrytym w 1999 roku. I te wirusy wymienione przed chwilą infekowały systemy od Windowsa 95 do Windowsa XP. Cóż, pomijając te, które były oparte na systemie DOS. W opisie tego filmu znajdziecie stronę w komputerświat.pl, w której pojawia się cała chronologia powstawania malwareów i informacje, których nie wymieniłem. Możecie sobie je przeczytać i doinformować się jeszcze bardziej. Definicja. W porządku, teraz jak już powiedzieliśmy sobie o początkach malwareów, to teraz zacznijmy od wyjaśnienia sobie, czym jest malware. Otóż malware pochodzi od dwóch słów połączone w jedno, czyli malicious software, co po polsku znaczy złośliwe oprogramowanie. Dobra, jak już to sobie wytłumaczyliśmy, co oznacza słowo malware, to przyszła pora na definicję. Sam opis na stronie Avasta pokazuje nam, że malware to różnego rodzaju szkodliwe programy, które usiłują zainfekować komputer lub urządzenie mobilne. Hakerzy wykorzystują malware do różnych celów, wykradania danych osobowych, haseł i pieniędzy oraz blokowania dostępu do urządzeń. Jak widzieliście przed chwilą, malwary są stworzone do celów przestępczych i działają na korzyść ludziom, które je tworzą, czyli w skrócie hakerom. W porządku, skoro jak już znamy definicję malwareów, to pora powiedzieć co nieco na jego rodzaje. Listę rodzajów tych malwareów zrobiłem w postaci top 10, co nie oznacza, że będę wymieniał 10 rodzajów malwareów, w tym też nie będę ich wymieniał od mniej niebezpiecznego po najniebezpiecznego. Jak już to sobie wyjaśniliśmy, to zaczynajmy. Miejsce numer 11. Na miejscu 11 mamy malwary typu bugs, czyli inaczej błędy oprogramowania. Są to typy błędów lub też usterek, które prowadzą do niechcianych rezultatów programowania. Bugi mogą być wykorzystane do uszkodzenia lub przejęcia systemu. Przykłady tego malwara? Obecnie nie ma przykładów wobec tego malwara, gdyż są to usterki tworzone w systemie. Miejsce numer 10. Na miejscu 10 mamy wirusy. Wirusy są kawałkami kodu, które zostały załadowane do systemu bez wiedzy użytkownika. Jednakże mogą zostać wykryte dzięki dobremu antywirusowi albo też aktualizowanie systemu do najnowszej wersji. Przykłady tego malwara: każdy inny wirus wykryty w systemie. Miejsce numer 9. Na miejscu 9 mamy wirusy typu trojany albo też konie trojańskie. W Odysei Homera koń trojański był podarkiem dla Trojan, w którym wewnątrz konia byli ukryci wojownicy greccy, by w tym celu łatwiej było zaatakować Troję i odstąpić od oblężenia. Tutaj ten malware pełni podobną funkcję co koń, zakrada się pod postacią niegroźnego pliku, ale w rzeczywistości pobiera i instaluje się na komputerze, by potem móc go zainfekować. Przykłady tego malwara: Win32 Evogen, wirus AIDS, wirus Beast, Zlob Trojan, Mocmex. Miejsce numer 8. Kolejnym wrogim softwarem jest wirus typu Adware, czyli malware, który wyświetla reklamy. W rzeczywistości ten rodzaj wirusa nie atakuje systemu, jednakże może przekierowywać na niebezpieczne strony. Jego działanie denerwuje użytkownika komputera i wprawia go o poirytowanie. Przykłady tego malwara: Purity Scan, Spy Sheriff, Dollar Revenue, Gator, Desk Ad. Miejsce numer 7. Na miejscu numer 7 mamy
wirusy typu worms, po polsku robaki, czyli malwary, które wykorzystują znane luki i podatności na podatności w niezaktualizowanych systemach. Można powiedzieć, że to są tak jakby cyfrowi ninja, którzy mogą obejść każdą przeszkodę. Więc trzeba bardzo uważać na ten rodzaj zagrożenia komputerowego, jak na każdy inny. Są w stanie rozmnażać się i zarażać komputery w sieci, czyli mogą przejść na inne komputery dzięki sieci internetowej, na przykład peer-to-peer. Często ukrywają się w załącznikach, zużywają przepustowość łącza i przeciążają serwery. Przykłady tego malwara: Creeper Virus, pierwszy malware z typu robaków komputerowych zarejestrowany w roku 1971. Mamy też jeszcze Win32 Leczak, Worm Kelvir.L, JS Bondat i wirus Flame. Miejsce numer 6. Na miejscu numer 6 mamy wirusy typu bots, pod inną nazwą też botnety, boty po polsku, którymi są niezależnymi programami stworzonymi do wykonania konkretnego zadania. Boty często wykorzystywane są do wysyłania spamu lub udziału w atakach DDoS, prowadzących do zatrzymania usługi całej strony internetowej. Przykłady tego malwara? Niestety nie znalazłem więcej, ale znalazłem tylko te dwa. Wirus Mirai i Ecobot, wariant wirusa Mirai. Miejsce numer 5. Na miejscu numer 5 mamy ransomware, czyli złośliwe oprogramowania, które szyfrują pliki i dane na komputerze ofiary i żądają wpłacenia okupu w zamian za odszyfrowanie plików. Jeżeli ktoś z Was był ofiarą ataku ransomware'a i żądał okupu w zamian za klucz i mu zapłacił, to powiem Wam, że to były pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ jak płaciłeś takiemu cyberprzestępcy, to w zamian nie dawał klucza, co jeszcze bardziej martwiło użytkownika sprzętu. Jedynym sposobem na pozbycie się ransomware'a był format całego komputera. Przykłady tego malwara: WannaCry, WannaCryptor 2.0, który w 2017 przyniósł ogromne szkody, podaje się liczbę szkód na około miliony, a nawet miliardy dolarów. Ten wirus ma pochodzenie północno-koreańskie, ale władze tego kraju nie miały z tym nic wspólnego. Ransomware Petya. Podobnie jak WannaCryptor, też wyrządził milionowe szkody w 2017. Bad Rabbit, wirus Scorpion i Annabelle.exe. Miejsce numer 4. Na miejscu 4 mamy wirusy typu spyware, czyli typy złośliwego oprogramowania, które szpiegują użytkownika, monitoruje jego aktywność na komputerze, rejestruje naciśnięte klawisze i wykonuje akcje. Przykłady tego malwara: Bonzi Buddy, FinFisher, Internet Optimizer, Cool Web Search i Handbar. Ale oprócz tych rodzajów zagrożeń komputerowych są jeszcze trzy, które nie zostały specjalnie wymienione jako powyższe. I do nich teraz przejdziemy. Miejsce numer 3. Na miejscu numer 3 mamy wirusy typu joke, czyli wirusy, które mają różne efekty na komputer, czy to zabawne, czy irytujące. Zabawne mają na celu rozbawić, ale też potrafią napsuć nieźle w systemie. A irytujące to mają podobne zastosowania co zabawne, ale potrafią narobić większe szkody w komputerze, podobnie jak te malwary, które mają na celu rozbawić użytkownika. Przykłady tego malwara: Chilling Windows.exe, który jest zabawnym malwarem bez robienia szkód na komputerze użytkownika. Ale wcześniej wspominałem, że właśnie zabawne potrafią też szkody narobić. No, niektóre malwary potrafią tak robić. Jedynym wyjątkiem jest właśnie Chilling Windows.exe, który symuluje bycie malwarem i jakoś tak nie specjalnie infekuje i robi szkody właśnie w systemie.
wirus MEMS, który jest wirusem irytującym i sprawia szkody sprzętowi użytkownika. Jeżeli oglądaliście streamy Destroying Windows XP albo Windows Vista, to autorem tych filmów był właśnie Vinesauce Joel, pewnie oglądaliście go, to tam pokazywał właśnie tego wirusa MEMS i jak go odpalał i jak na jego systemie się to odbiło. Na jego komputerze, znaczy się. Miejsce numer drugie. Na miejscu numer drugim mamy scarewary, czyli wirusy, które mają na celu przestraszyć użytkownika urządzenia i w dalszym ciągu niszczyć sprzęt. Te złośliwe oprogramowania to według mnie przeciwieństwo wirusów Joke, gdyż wirus Joke może rozbawić, jak i irytować użytkownika sprzętu, a w wirusie Scareware ma na celu przestraszyć użytkownika. Przykłady tego malwara? Mrs. Mayor 2.0, jak i 3.0, wirus Scareware Nightmare. Pierwszy wirus Scareware stworzony w 1990 roku, odpalany na Amidze. 000.exe i Windows XP Horror Edition. Miejsce numer pierwsze. Na miejscu numer pierwszym mamy fałszywe antywirusy, czyli Rogue Antiviruses. To jest rodzaj złośliwego oprogramowania, który pokazuje się nam jako dobry, legitny antywirus. Ale w rzeczywistości jest to malware, który ma funkcję jak każdy inny antywirus skanowania zagrożeń, ale ten typ antywirusa potrafi zeskanować pliki, nawet jeśli te, które zeskanował, nie były w rzeczywistości groźnymi malwarami. I wiecie, co jest zabawniejsze? Że te rodzaje fałszywych antywirusów nie potrafią zeskanować prawdziwego zagrożenia komputerowego. I co jeszcze zabawniejsze, że one mogą stworzyć malwary. Przykłady tego malwara? NavaShield, rodzaj rogue antywirusa, który skamuje, oszukuje użytkownika, podaje fałszywe alerty, przekierowuje na strony dla dorosłych i wprawia użytkownika o zaniepokojenie. Jedną z funkcji tego malwara jest, że może włączyć dźwięki śmiejących się ludzi i pokazuje nam non-stop powiadomienia o przedawnionej licencji programu. Protegent. Lipnej jakości antywirus, który może wykrywać prawie wszystkie pliki jako szkodliwe, ale też w niektórych przypadkach wykrywa sam siebie. Ten rogue antivirus został stworzony w Indiach. PC Optimizer Pro. Rogue antivirus, który pokazuje fałszywe pozytywy. I jest co nieco podobny do NavaShield. Symptomy. Teraz powiem wam, jakie symptomy są w komputerze po uruchomieniu dowolnego malwara. Po pierwsze, powolne działanie komputera. Pierwszą oznaką działania malwara jest powolne działanie komputera, czyli ciągłe lagi w systemie. I pomimo, że da się to naprawić, to trzeba się porządnie naszukać, zeskanować system, żeby odnaleźć właśnie źródło tych problemów. Po drugie, wyskakujące okienka. To jest funkcja malwareów z typu Adware, też to jest oznaka posiadania w systemie złośliwych oprogramowań. Zwiększona ilość spamu. To też się bierze w pewnym sensie z tymi reklamami. I 4. Częste zawieszanie się komputera. Kto z was miał takiego wirusa, który non-stop zawieszał wam komputer i musieliście go restartować w niekonwencjonalny sposób? Czyli chodzi mi o przytrzymanie przycisku włączania i w ten sposób resetowania całego systemu. Aby sprawdzić, czy komputer jest zainfekowany, można użyć skanera wykrywającego malware. Taki skaner jest dostępny we wszystkich narzędziach do usuwania malwara. Jak malware jest odpalany? Każdy plik lub w tej sytuacji malware posiada coś takiego jak payload. Ale co to jest payload? Definicja z Wikipedii to wyjaśnia. Otóż to jest fragment przesyłanych danych będący formą wiadomości. Payload nie zawiera informacji wysyłanych wraz z nim, takich jak nagłówki bądź metadane. Czasami określane jako dane ogólne,
wysyłany wyłącznie w celu ułatwienia dostarczenia pakietu, inaczej w szkodliwym oprogramowaniu, jest to moduł uruchomienia, który wykonuje jakąś czynność, czy to rozprzestrzenianie się po systemie, czy usuwanie plików i zastępowanie je swoimi. Termin payload służy do rozróżnienia istotnych informacji w otrzymanym pakiecie od metadanych wykorzystanych do jego obsługi. Pojęcie to jest zapożyczone z dziedziny transportu, gdzie odnosi się ono do wartościowej części obciążenia. Przykładowo ładowność cysterny wynosi 20 ton oleju, lecz masa całkowita pojazdu w pełni załadowanego jest dużo większa. Ponieważ dochodzi do tego m.in. masa zbiornika, ładunku, pojazdu, kierownicy, etc. Używanie pojazdu do transportu ładunku wiąże się z kosztami, ale klient płaci, angielski pay, tylko z dostarczonym olejem, czyli ładunek, angielski load, stąd określenie payload. Metody propagowania. Malwary mogą przemieszczać się przez internet pod postacią plików bądź niebezpiecznych stron internetowych. E-maila. W skrzynce pocztowej można zauważyć nieznanych nadawców lub też podejrzane wiadomości, takie jak: twoje konto pocztowe zostanie zablokowane. Aby dalej korzystać z konta, zaktywuj pocztę wchodząc w ten załącznik. Luki w programie. Z komputerem jest jak z ulubionym zwierzątkiem. Jeżeli nie będziesz o niego dbał, to w końcu zostanie zarażony jakimś wirusem bądź robakiem. Także najlepszą metodą na ochronę systemu jest aktualizowanie non-stop, no może co jakiś czas, systemu, żeby to była najnowsza wersja, żeby żadne malwary bądź szkodliwe oprogramowania nie wdały się do systemu. Peer-to-peer, czyli taka sieć zapewniająca te same uprawnienia użytkownikom podłączonym do niej. W tej sieci użytkownicy podłączeni do niej mają możliwość udostępnienia między sobą różnych folderów, plików, muzykę, filmy itp. Podobnie jest z malwarami. Gdy szkodliwe oprogramowanie zainfekuje system złączem peer-to-peer, to ten wirus przechodzi na drugi komputer z tym samym łączem i go znowu infekuje. USB. Tak, złośliwe oprogramowania mogą też gnieździć się i przebywać w urządzeniach USB, takich jak na przykład pendrive'y. Dlatego w antywirusach takich jak Avast skanowanie pendrive'a podłączonego do systemu w celu wykrycia zagrożenia jest konieczne. Antywirusy. Doszliśmy do ostatniego punktu, czyli o antywirusach. Uwaga, jak wybieracie i gdzie pobieracie antywirusy. Jak wcześniej wspominałem, są też rogue antywirusy, które mają fatalną popularność i są niebezpieczne dla naszego systemu. Teraz wymienię Wam antywirusy, które są najlepsze, polecane i bezpłatne przez zaufane strony informatyczne. Na pierwszym miejscu jest Avast. Na drugim miejscu Komodo. Na trzecim AVG Antivirus Free. Na czwartym Kaspersky Free. Na piątym Pandadome. Na szóstym Avira Free Antivirus. Na siódmym Bitdefender Antivirus Free Edition. Na ósmym AdAware Antivirus Free. Na dziewiątym 360 Total Security. Na 10 Secure A Plus i na 11 Windows Defender. Dlaczego nie dałem opisu tych antywirusów? Ponieważ każdy inny antywirus posiada funkcję skanowania systemu, usuwania malwareów, ochronę przed ransomwareami i tym podobne. Polecam też zaopatrzyć się w menedżery haseł i VPN-y. Jak jesteście na laptopie, to wyłączcie kamerki internetowe dla większej ochrony i bezpieczeństwa w sieci. Dlaczego polecam Wam wyłączanie kamerek internetowych?
gdyż zdarza się, że hakerzy nas oglądają przez kamerkę internetową 24/7, by w ten sposób wyciągnąć od nas dane i my o tym nie wiedząc. W opisie daję wam linki do stron, z których czerpałem wiedzę, by zrobić ten film. Jeszcze jedna uwaga. Nie pobierajcie tych wymienionych malwareów, bo wasze komputery mogą ponieść ogromne szkody. Nie jestem odpowiedzialny za wasze zabawy z nimi. Jak chcecie testować wirusy, to pobierzcie sobie Virtual Machine. To już jest koniec. Mam nadzieję, że się ten film wam spodobał i co najważniejsze przydał. Możecie zostawić lajka, komentarz, zasubskrybować mój kanał i co najważniejsze kliknąć w dzwoneczek, by być bardziej na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się. Ja jestem Mściciel i do widzenia.